Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Mikołaj Gospodarek i zapraszam na film z serii Historia jednego zdjęcia. Na dzisiaj przygotowałem fotografię, którą wykonałem na rysach po burzy. Ta historia, już wielokrotnie ją opowiadałem, bo jest i trochę mrożąca krew w żyłach i trochę śmieszna, ale na pewno jest jedną z takich, które zapadły w mojej pamięci. I jeśli opowiadam o jakichś plenerach tatrzańskich, to zazwyczaj właśnie wracam do tego sierpniowego dnia, kiedy to właśnie zaplanowałem sobie zachód słońca na rysach. Wybrałem się tam razem z moim fotograficznym kompanem, z Mirkiem Klateckim, i ruszyliśmy sobie w takim standardowym układzie na rysy na zachód słońca, czyli weszliśmy od słowackiej strony do chaty pod rycami, tam zameldowaliśmy się, zostawiliśmy niepotrzebne rzeczy i tylko z aparatami, tak mniej więcej 2 godziny przed zachodem słońca, wyruszyliśmy na szczyt. I kiedy doszliśmy już na przełęcz Waga, zobaczyliśmy, że tak od strony Łomnicy coś jakby się zbiera na burzę. No ale stwierdziliśmy, że w prognozach pogody nic o tej burzy nie było. Tak trochę optymistycznie podchodząc do tematu, no gdzieś tam zagrzmiało, ale mówimy, no jakoś to będzie, zwłaszcza, że no nie jest jakoś tam daleko, żeby gdzieś zejść do tego schroniska, więc poszliśmy do góry. Doszliśmy na rysy i w momencie, kiedy już byliśmy na szczycie, było tam jeszcze kilka osób, które schodziły na polską stronę albo na słowacką stronę, no to na tym szczycie już widzieliśmy, że ciekawie nie będzie. Dlatego, że ta burza, która wisiała sobie nad Łomnicą, no już zdążyła się przemieścić w naszą stronę. No i z opcji powrotu do schroniska już niewiele pozostało, no bo i tak wiedzieliśmy, że nie zdążymy tam się wrócić. No i szczęście w nieszczęściu było takie, że dosłownie na parę dni przed wyjazdem obejrzałem film instruktażowy z tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego o tym, jak zachować się w czasie burzy w górach. No i wiecie, po prostu to jest trochę może śmieszne, nieśmieszne, ale próbowałem sobie przypomnieć wszystkie te zasady, o których ten ratownik mówił, no bo potrzebowałem je pilnie wprowadzić w życie. Zeszliśmy dosłownie kilkadziesiąt metrów od tej kopuły szczytowej, no zaczęliśmy jak najbardziej przesuwać się w kierunku przełęczy, w kierunku Wagi, ale no wiedzieliśmy, że to i tak nie ma sensu, no więc łatwiej było znaleźć jakieś schronienie, zwłaszcza, że ta burza była strasznie dziwna, bo my widzieliśmy jej koniec, czyli to po prostu była taka chmura burzowa, która przechodziła nad nami. No i znaleźliśmy skałę i to wszystko mi zaczęło przypominać trochę ten film, który oglądałem i to, jak ten ratownik pokazywał, jak się zachować. Wszystkie metalowe rzeczy gdzieś tam odłożyliśmy od siebie, gdzieś kucaliśmy pod tą skałą, no oczywiście w pewnym momencie zaczęło tak lać, że po prostu deszcz atakował nas ze wszystkich stron. No i grzmiało no niemiłosiernie, no po prostu ja miałem wrażenie, że no, te rysy się rozlecą, że po prostu jest już po nas. No ale na całe szczęście ta burza trwała może kilka minut. No było to przeżycie takie zatrważające, ekscytujące, no bo jednak przeżyć burzę pod rysami, no to nie życzę nikomu, ale na pewno to coś jest takiego, co zostaje w pamięci na zawsze. No i w pewnym momencie zobaczyliśmy, że już jest po wszystkim. Ta chmura po prostu kotłując się przeszła sobie dalej w kierunku Tatr Zachodnich, no i wtedy tak za bardzo już nie wiedzieliśmy, no ja byłem strasznie taki wystraszony, więc nawet już myślałem o tym, żeby po prostu wracać do schroniska, no ale dzięki temu, że byliśmy we dwójkę, no to łatwiej też było tak o taką odwagę, o to, żeby jednak spróbować i wejść na szczyt. No i dosłownie biegiem, tak trochę na rekonesans, tak trochę zobaczyć i ewentualnie szybko się wycofać, wróciliśmy się, oczywiście już żywego ducha tam nie było. No szczyt o dziwo przetrwał te pioruny i te burze, także wszystko tam było tak jak przed chwilą, zanim zeszliśmy. No i dosłownie zdążyłem postawić statyw, rzuciłem plecak na ziemię, złapałem aparat, no i zrobiłem dosłownie 5 albo 6 zdjęć takiej niezwykłej sceny, kiedy słońce zostało zakryte przez chmury, jeszcze gdzieś w oddali padał deszcz. To wszystko przybrało kolor takiego brązu, to złota, no to po prostu było coś niesamowitego. Nie widziałem czegoś nigdy takiego w górach. No i trwało to dosłownie parę minut. Ta burza odeszła sobie gdzieś tam dalej. No minusem było to, że
światło zdechło, brzydko mówiąc. Więc już było, można powiedzieć, po zdjęciach. Ale zapamiętałem sobie taką zasadę i takie motto, które powiedział mi kiedyś taki mistrz i taki, że tak powiem, pośredni mentor, mój mentor w fotografii krajobrazu, Tomasz Gębuś, że na rysach zostaje się zawsze do końca, czyli czeka się, aż się zrobi całkowicie ciemno. Zajście do stroniska w świetle czołówki to, no, oczywiście nie polecam, ale jest to wykonalne i ktoś, kto ma jakiekolwiek doświadczenie w chodzeniu po górach, sobie z tym powinien poradzić. Zwłaszcza, że w tej szarówce, która tam panuje, to łatwo jest znaleźć drogę, a z przełęczy waga, zejście do chaty pod rysami to już jest taki spacer, chociaż tak jak chcę zaznaczyć, w górach zawsze trzeba zachować 100% ostrożności i uważać. No więc postanowiliśmy po tym przy długim takim moralizowaniu o górach, postanowiliśmy, że zostaniemy do końca. No nic nie wskazywało na to, że jeszcze cokolwiek będziemy fotografować, więc ja już sobie złożyłem sprzęt i po prostu siedziałem, delektując się tymi widokami, no bo co by nie mówić, rysy jest to jeden z ciekawszych punktów widokowych w Tatrach. No i nagle, po prostu znikąd, pierwszy raz coś takiego zobaczyłem, w takim różowym niebie zapaliło się słońce. Taka idealna kuleczka. No to było coś takiego, czego się nie spodziewałem, więc znowu musiałem rozpruć plecak, wyciągnąć aparat, rozstawić statyw i trwało to bardzo długo. Tym razem, w porównaniu z tamtym zdjęciem pierwszym, tuż po burzy, to ten zachód słońca był niezwykle spokojny, był, no powiedziałbym, taki nostalgiczny, bo po tej burzy ta świeżość powietrza i ten klimat, który tam panował, i to słońce, które tak po prostu, ono się tak wtapiało w horyzont, no to było coś naprawdę niesamowitego. Myślę, że drugiej takiej przygody w Tatrach jeszcze nie przeżyłem. Mam nadzieję, że jakaś równie ciekawa, chociaż wolałbym, żeby bez burzy przydarzyła mi się jeszcze kiedyś w moim fotograficznym podróżowaniu. No ale to zdjęcie, które zrobiłem, te rysy po burzy, to jest coś, do czego bardzo często wracam i bardzo lubię to zdjęcie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że zainteresowała Was ta historia. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!